Cześć, Mano, witam was w kolejnym odcinku z Pań. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Możecie zostawić like na dobry początek, wpaść na Twitcha, wpaść na Discorda, wpaść na mój drugi kanał i zostawić odcinek w tle. Nawet jeżeli nie oglądacie tej serii, to zostawcie go. Nawet jeżeli nie oglądacie do końca, to i tak go zostawcie w tle. To mega pomaga twórcy dużo bardziej niż jakiekolwiek lajki, także jestem mega wdzięczny każdej osobie, dzięki, która zostawiła ten odcinek w tle. My kontynuujemy sobie naszą przygodę. Słuchajcie, od poprzedniego odcinka udało mi się uzbierać to, co miałem pozbierać do skraftowania naszego klucza. Atiki, potrzebowaliśmy Adarne Wing, Lumikondatów i Manow Kalus. Dziwne te nazwy. Wszystkie zebrałem rzeczy, które potrzebowaliśmy i teraz wydaje mi się, że wystarczy wytworzyć kij i możemy się udać do pomieszczenia, które stało przed nami zamknięte. Jest jeszcze tylko jedna sprawa, bo generalnie tu trzeba było porobić kilka rzeczy. Nie było ono jakieś mega trudne, więc w sumie szybko je załatwiłem, ale tam jest jeszcze taka obora, jakby to można to tak chyba nazwać. I nie chodzi mi tutaj o polskiego Twitcha. Tam wydaje mi się, że jeszcze czeka nas jedna zagadka, w której będziemy musieli przeprowadzić odpowiednie zwierzęta do odpowiedniej klatki. Albo to zrobili dla zmyłu. Oczywiście, że jakże inaczej, ja bym nie zbagował gry na samym początku. Co wy myślicie? I to jest właśnie moja gra cały czas. Tak wygląda moja rozgrywka gameplayowa, kiedy nie nagrywam odcinków, nie? Nie, no to jest jakaś porażka. To jeszcze raz tam będę musiał wejść. Ale damy radę, to jest jedno piętro do góry i potem musimy windą pojechać jeszcze wyżej. Z tego co pamiętam, jedzonko mi się skończyło, także zaraz będziemy strasznie wolno truchtać. Jest to informacja tak zwana beznadziejna. Dobrze, że natomiast tutaj w momencie, kiedy jesteśmy mega głodni, to nie tracimy życia z tego powodu, że jesteśmy głodni. Bo w takim wypadku, jakbyśmy tracili, no to miałbym delikatnie przekichane, mam wrażenie. Z moim tutaj dbaniem o to jedzenie i... Jak ja tu co drugi przycisk, to przypadkiem kliknę nie ten co trzeba i zamiast na przykład użyć właśnie czegoś takiego, to ja używam jedzenia, także chodzi o to, że nie umiem rozsądnie zarządzać zasobami jedzeniowymi, jeżeli chodzi o Pajna, ale akurat tutaj zasobami jedzeniowymi jakoś bardzo nie musimy też umieć zarządzać. I jesteśmy na górze, a na górze znajdziemy kolejne rysunki. I tutaj wielbią tych ziomków. Jak oni się tam nazywają? No tych co spotkaliśmy, wiadomo. Ujeżdżaliśmy te alpaki, kurczę, te konie takie. I zastanawia się nasza postać, co jeszcze nasi ludzie potrafili. O kurde, Czy to nie jest człowiek, który był na naszej jaskini? The Sigil, that Sigil. No i co? Was it who caused the... czyli to ludzie Ej, nie wiem czemu ociarki, to ludzie na ciele. To ludzie spowodowali to wydarzenie, to The Blinder. Czy jak to się tam nazywało? Ten bohater z jaskini, bo był tyranem? To dlatego wszyscy są tacy źli na mnie, że znajduję te przedmioty wszystkie. Wszystko się wydarzyło wcześniej. Może Marla miała rację? Może powinniśmy zostać na tych klifach. You find a tumbling bound. Use air to use it on creatures to influence their behavior. Let them follow you around. They differently follow you, but you can press to make them wait too. Czekaj. Timing bands. Nie wiem co to oznacza. Use air to use it on creatures. Nie wiem co znaczy help Wes which the creatures to get out on the... Okej, ale co znaczy creatures? Co to byli creaturesi? To nie wiem co to znaczy niestety po angielsku. Połowy słów tu nie rozumiem, a się domyślam. To jest w ogóle magia języka angielskiego. Nie musisz nic rozumieć, ale... Nie rozumiem. A tak, dobra, ja go zaciągam i on za mną. Ty, do mnie. Słuchaj. Idziesz za mną? Pyk. Dobra, teraz rozumiem. Wszystkich was zaciągnę do siebie. A nie, to mogę tylko jedną używać naraz. Dobra. Ty, to będzie syzyfowa praca. Help switch the critters to get out of the ancient stables. Czyli musimy je tutaj z powrotem powkładać do tych stajni swoich. No nic, przykro mi. Będziesz pożywieniem dla innych, obawiam się. Dobra. I teraz jak cię odtajmuję, to ty tam będziesz siedział? Mam nadzieję, że tak. Untame, dobra. Po jednym muszę, czy ze wszystkim? Wydaje mi się, że wszystkich trzeba tutaj przynieść do tych obór. Przypomina mi się takie gry, które zawsze grałem, te farmeramy wszystkie i tak dalej. A oni sobie tu będzie siedział spokojnie, chyba nie muszę zamykać. Dobrze mówię? Tak, oni tak mało ucieczkowi są, jak już tu wejdą. Zawsze gdzie była chwila przerwy, to graliśmy w jakieś Hero Zerosy i tak dalej. Nie wiem, czy mi się teraz to przypomniało. Ale z tymi farmami, te farmerami i te wszystkie takie gry online z farmami związanymi też było grane. Dobra, untame. Wydaje mi się, że jeszcze jeden nam tutaj gagatek został. Tamy. Gdzież? I co, będziemy na każde zwierzę to mogli użyć? Ciekawe w sumie jak to będzie działać i czy wpłynie to jakoś pozytywnie na moją rozgrywkę. No critter, ok. Dobra, wydaje mi się, że jeden gatunek został wrzucony do siopy tak jak powinien być. Czas chyba wydaje mi się na kolejny, tylko czy ja tu wejdę? Wejdę, ale oni stąd nie wyjdą przecież jak ja ich stamuję. Będzie trzeba to otworzyć. Jest tu jeszcze jedna rzecz, której nie zrobiliśmy, to znaczy wyścig. Tylko jest taki problem, nie mam jedzenia. Ale możemy użyć spurt mixtur. I szybko, interakt. Teraz powinniśmy sobie poradzić. Wiem, że to wyścig, bo to przypadkiem widziałem. Ale nie wykonałem tego. No i wtedy mi się chyba te lamy otworzą, tak mi się wydaje. Kurde, szybko, wariacie. Nie, może byśmy normalnie w sumie dali radę. Chociaż czasu trochę mało jest generalnie. Na styk nawet teraz dajemy radę. No, na styk, mimo tego, że mamy... Ty, nie wiem, czy damy radę jednak. No, udało się, ale na styk fest. Tak, i coś się otwarło, tylko nie wiem do końca co się otwarło. A, że ten potwór się otwarł, a ta lama tutaj? Jak ich tu uwolnić, te lamy? To jest dobre pytanie, i tam coś jest. Jak się tam mam dostać? Jo, się kręca, jest tam jakieś przejście, wejście, przejście, drzwi? Nie ma drzwi żadnych. A tylko ten mechanizm jakby odciąga, otwiera te lamy. Z dachu mam jakoś tam skoczyć? Kurde, chyba tak, chyba wydaje mi się, że z dachu powinienem tam wejść. Nie widzę, żeby tam było jakieś inne przejście. Wydaje mi się, że pomysł skoczyć tam z dachu jest całkiem niezłym pomysłem. Wydajmy się zatem na dach i otwórzmy to, bo i tak bez tego ani rusz nigdzie dalej niestety nie przejdziemy w rozgrywce. Wydaje mi się, że ten, jak tu się szło, tędy. Tutaj była ta winda. Aha, my się tu mamy udać, tak? To tu było, dobra, zapamiętasz. Ale to i tak musimy wjechać do góry. Dobra, gorzej, że mi się kopotka na speeda kończy. Kurde, tylko tu jest pobagowane wszystko, ja nie chcę zbagować. To nie wiem chyba, czy o to chodziło twórcom gry. Raczej szczerze mówiąc teraz też wątpię. Tak mnie naszła wątpliwość. Nie, kurde. Dawaj. Tutaj wariacie. No to. Dasz radę, musisz dać radę. Nie. Odbaguj się, proszę. My kumple. Dobra, jeszcze raz sobie tam skoczymy. Ale chyba nie o to chodziło, nie? Myślę, że jakby chcieli to zbudować tak, żebym ja potem mógł skakać, to by zbudowali to tak, żebym mógł potem skakać. A teraz, no ewidentnie skakać kurwa nie mogę. To raczej wydaje mi się, że nie o to im chodziło. Ja zawsze wszystko baguję, zawsze muszę jakąś okrężną drogą iść na wszystko, nie? To jest pewnie to jest na 90% jakieś proste po prostu drzwi ukryte. Trzeba je uruchomić i wtedy nam się otworzą te lamy. A ja kombinuję. Dobra, to w takim razie przeprowadźmy coś innego, coś to nie wymaga generalnego otwarcia aktualnie. Kurde, nie mamy jedzenia. Niestety moja postać się strasznie ślimaczy. A tu mamy otwarte? Ty, wy stąd wyjdziecie? Czy też nie? Pokaż, tamę. No nie mów, że one też mają zamknięte tu. A, rozumiem. Antamę. Rozumiem, co trzeba zrobić. Trzeba go... On tu musi chyba w to zszarżować, ten potwór. Zapomniałem, jak on się nazywa. O, ten. Chodź. Cię też muszę utamować. Nie, wkurzymy go. Chodź, wariacie. No chodź. No, ty idzie na szarża? Może uderzyć to? Nie da rady, to on musi to chyba... Pyk. I zatamujmy od razu. Zatamujmy gościa. Dobra, i chodź tu teraz. No nie! No witamy w pain. Nie no, to jest żart zawsze. Dlaczego ja się nawet w takich... Przecież nie widziałem ani jednego... Widziałem masę filmów i nie widziałem ani razu, że ktoś się w tym painie zbugował. Ja co 5 sekund mam jakiegoś buga, nie? Czemu ja robię rzeczy, które nie powinienem zdecydowanie robić? Nie, teraz to już się nie odbuguje, ciężko będzie. Chyba, że go odtamuję, on mi jebnie. To jest też taki pomysł. Chodź tu. A, jestem chroniony chyba. Nie no, proszę, zszarżuj mnie. Mi się nie chce wczytywać, bo nie będzie z autozapis. Jeszcze raz może, poczekajmy. No nie da rady, niestety. Dobra, niestety przez to, że się zbagowałem, to musiałem jeszcze raz to przechodzić i łapać tam tych ziomków. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zawsze lubiłem takie gry farmerskie. Generalnie gituwens. Dawaj szarże, wariacie. Szarża. To nie jest szarża, masz szarżować. Szarżuj. Szarża. Nie, my się chyba kurde nie rozumiemy, widzę. Pięknie. Ale tylko w to miałeś uderzyć, w to szarża. Wariacie. Słuchaj. Nawet na mnie szarżuj, tylko weź to zniszcz, spoko. Dobra, piękna sprawa i mam nadzieję, że nie jestem teraz zbagowany. Tamę. Dobra, utkaj i chodź tu ze mną. Kontroluję wszystko, co mogę kontrolować. Że dziwne to jest, że ja ziomka nagle zakładam mu to i on chłopie posłuszny jest taki? Ciekawe bardzo, to jakiś magiczny jest chyba. Jak to inaczej działa? No może mnie na przykład ugryźć teraz, bo nie ma związanej twarzy. A mimo tego nie chcę tego robić. Dobra, chodź. Cyk, untamę, zdecydowanie. I ucieczka szybka, żeby mnie nie zaatakował. Dobra, mamy to. Wydaje mi się, że tylko jeden jest ten ziomo do zaprowadzenia. I teraz musimy przyprowadzić kumpli jego sąsiadów, czyli te foki albo coś takiego. Lwy morskie, tak zwane. Chociaż to właściwie psy morskie. Z twarzy psy, a jakby z generalnie wyglądem przypominałem oczywiście lwy morskie, ale też generalnie mają te takie bobrowaty ogon. To jest mieszanka chyba wszystkiego. Ja szczerze mówiąc, mam wrażenie, że twórcy gry wzięli takie koło, losowali co randomowo łączą z tym i stwierdzili, że gituwans. Chociaż to nie takie najgłupsze. Nie masz pomysłu na jakąś postać, bierzesz randomowo kółko, kręcisz. No i liczysz na to, że dobrze wypadnie i wtedy tworzysz postać. Zresztą jak patrzę na niektóre postacie z gier komputerowych, czy z filmów, czy nawet mam wrażenie, że w życiu to mam wrażenie, że ludzie właśnie wzięli takie koło fortuny i zakręcili sobie randomowo. Co im tam wypadło, to akurat to założyli, przefarbowali włosy i taką brodę zrobili. Czasem te kreacje są naprawdę ciekawe. Chociaż ja też oczywiście nie przykładam do tego wagi. Wywalone. Nawet, że jest totalne randomowe rzeczy. To jakoś mnie to za bardzo nie obchodzi, aczkolwiek no wiadomo, człowiek ocenia, zwrócę na to uwagę, aczkolwiek nie będę się nad tym rozwodził jakoś długo. I teraz tak. Została nam ostatnia rzecz. Obawiam się, że ja się tam mogę dostać tylko w jeden sposób. Że jakoś tędy powinienem i mieć potkę na wysokie skoki. Że tylko wtedy by mi się to udało zrobić. Bo ja nie widzę tutaj innej możliwości. Tam drzwi nie ma, no jestem przekonany. Widzę tam świece. Drzwi, no nie widzę właśnie drzwi, żeby tam były. Czyli musimy tam jakoś normalnie wskoczyć, nie? Możemy to zrobić też dachem, ale niestety dach jest strasznie pobugowany. Więc raczej dachem też byśmy tego nie chcieli zrobić. Może porozmawiajmy tutaj z tym ziomkiem, z tym Wesem, i on może da mi podkę, co ty na to? I see you gathering the tool. Widzę, że zebrałeś narzędzie. Be a good sport and help me out with the critters, please. No, żebym mu pomógł z tymi. Been this door in the meantime. Kurde, ale nie masz, wariacie, może potki na skakanie? Bo potrzebowałbym Avian Pepper, a ciężko niestety, obawiam się, że nie mam takich rzeczy. Nie no, niby na pewno nie zrobili tak, żebym potrzebował potki, żeby się tam dostać. Myśl, myśl, myśl. Co? Związałem... Oła, co się dzieje? Mój palec, kurde. Dziwne, że randomowo zaczyna tych palów boleć. Dobra, generalnie tak, wziąłem tego gościa. Osiodałem go. Ja, chłopie, patrzę, ja sobie tu jadę, a to mi przejeżdża przez to w ogóle, nie? I wywalone. Może chyba my to zrobiliśmy, że to wyścigiem się otwierało albo coś takiego. Tylko po prostu graficznie się nie otwarło, dziwne to było. No i chyba mamy to wszystkie. A to po... nie muszę, po jednym trzeba było, bo mnie szlak trafi. Nie no, niemożliwe, nie. Już wszystko? Przepięknie. Wszystkie w swoim miejscu. Ale others shall be as direct, nie rozumiem. Jakieś miałeś, poszczęściło ci się? Tak, tak. Udało mi się otworzyć drzwi. I'll be taking the next year or so to figure out what we can do next. Że co? Że rok następny będzie rozkminiał, co zrobić dalej? Więc stay in touch, to znaczy, no takie do zobaczenia, bo coś takiego. No i dobra, i możemy po prostu stąd wydupcać, a on sobie tutaj zostanie, tak? Coś czuję, że ludziom się nie spodoba to. W ogóle ludziom to się może spodoba, ale wszystkim innym gatunkom nie za bardzo się spodoba to, co zrobiliśmy na tej wyspie. To była ostatnia wolta, już więcej misji nie mam. Co teraz? Teraz mogę zostać panem świata, w końcu królem, jedynym. Prawdziwym? Rasa panów? O kurde, zbudowali mi tego. Barykady na mnie, żebym nie przechodził, ale chujce, nie? A, żebym nie wrócił tam. Po co ta barykada? Dobra, return to the unstable cliffs, czyli musimy wrócić do naszych niestabilnych cliffów. Tam akurat jesteśmy w stanie się strawelować szybko, no bo niestabilne cliffy to mnie tam lubią, bo to jednak ludzie są. I chyba będziemy się osiedlać na wyspie. What a mess, I hope. Co za syf. Mam nadzieję, że wszyscy są bezpieczni, ale właściwie to gdzie są wszyscy? Czy tutaj ma coś do pozbierania? Niekoniecznie. Gdzie jest syf? W sumie tutaj nie ma syfu. Pewnie dalej będzie dużo gorzej, tak szczerze mówiąc. Look at the rest of the tribe. Musimy poszukać reszty naszych tutaj przyjaciół. Resztę naszego plemienia musimy poszukać po prostu. Bo tutaj na niestabilnych klifach niestety albo stety już ich nie ma. A są! Myślałem, że na ziemi będę musiał schodzić i ich tam szukać. Witam serdecznie. No, Marcel. Najpierw Grąk, teraz Marcel odszedł. Kto jest następny? Nie kan, tak? Prawda? Prawda, Hugh? No dobra, no i mam tutaj ludzi. O, witam. Ale to przede wszystkim z nimi mam tutaj rozmawiać chyba. Hugh, Ilma powiedziała nam to o tym, co się wydarzyło. Sytuacja tam jest... No, że tragiczna jest sytuacja tam. Myślę, że zepsułem wszystko. Co masz na myśli? Jesteśmy w niebezpieczeństwie. It's not too safe out there now. Nie jest tam teraz bezpiecznie, ale myślę, że znajdę nam miejsce, dokąd będziemy mogli pójść. Gdzie są wszyscy? Trzęsienia chyba. They're taking their toll. O kurde, no i skipłem, zawsze jak się zastanawiam, to się za bardzo zastanowię i przypadkiem mi palów zejdzie na tego, na myszkę i zeskipuję to. But not all hope is lost, ale nie każda z naszych tutaj tego, z naszej nadziei przepadła. Poinstruowałem Yama, by stworzył sturdier houses and more support. Tak, że solidniejsze domy będą robione normalnie na mieście. Gary, how many more need to perish? Pewnie ile musi zostać rannych i zginąć, żebyś przejrzał na oczy. Matka natura nie jest dla nas miła. Ale Cliffy, to wszystko to, o czym wiemy. Jak możemy gdziekolwiek indziej przetrwać? Musimy patrzeć poza nasze horyzonty i uznajcie dla nas miejsce. On jest jedyną tutaj odważną osobą, która jest w stanie zmierzyć się z konsekwencjami. Znalazłem nawet, ale każdy się boi ludzi, ponieważ przez nasze akcje. To niedorzeczne. To my jesteśmy tymi, którzy się boją. Nie rozumiecie. Sprawiłem dużo kłopotów, poszukując naszego nowego domu. It's either going down with the ship on this cliff. Nie rozumiem. Or taking the leap and surviving in the new home. Albo zatoniemy z tym statkiem na tych klifach chyba, albo weźmiemy sprawy w swoje ręce i przetrwamy w nowym domu. Jestem za, co musimy zrobić. We need to find... Musimy znaleźć safe passage. Bezpieczną ścieżkę chyba. As our new home is all the way on the other side. Zważywszy, że nasz nowy dom będzie na drugim końcu wyspy. The safe passage. Wydaje mi się, że passage to znaczy ścieżka. You must have made friends which know... Musisz być przyjaciółmi na pewno z jakimiś kreaturami tam. Z pewnością. Może będziemy w stanie uzyskać od nich pomoc, kiedy będziemy przekraczać tutaj. Będziemy szli do naszego nowego domu. Na pewno będą chcieli coś w zamian. Może kiedy pomożemy im w walce o ich terytorium, to będzie wystarczająco dużo. Jeżeli każdy się z nas boi, powinniśmy to wykorzystać. Myślę, że to zadziała. Spytam Tambasów o jakieś podpowiedź. A w międzyczasie szykujcie się już na przeprawę i czekajcie na mój sygnał. Będę go wysyłał z północy z Soggy Woodlands. Musimy po raz kolejny odwiedzić Tambay House. Nie, oni są niepoważni. Ja mi się travel kity kończą. Pokaż, że jeszcze mam travel kitów. Ile mi tutaj zostało tych travel? 0, 1 w sensie, ale czy jestem w stanie stworzyć nowe? Jestem. Też 1. To niedużo. Potrzebujemy Elephant Leather. Na pewno będę na to polował przy najbliższej okazji. No nie chcę mi się tam schodzić, chociaż to nie jest daleka droga, to i tak użyjmy travel kita, bo mogę. Prosta piła, to mi zabroni. Jak się skończy, to będziemy myśleć o konsekwencjach. To ostatnia noc. Kurczę, Woody i Cox. Getting a bit of banging. Powoli się męczę tym, że tu wchodzisz każdego dnia, Hugh. Stałeś się numerem 1, jeżeli chodzi o wrogów. Jesteś numerem 1 wrogiem. To, że tu jesteś, sprawia, że my jesteśmy w niebezpieczeństwie. Sprawia, że wy jesteście w niebezpieczeństwie? Nie mogliście mnie ostrzec o tym, co robię? That wouldn't have been in the interest of knowledge. To znaczy nie było to... Wouldn't have been... To nie byłoby w interesie wiedzy. A zresztą i tak mieliśmy z tym mało wspólnego. Wszystko, co potrzebowaliśmy, to wiedza o The Blender. No a ta część historii nie jest fajna. Nie mogę nawet... Let biogens be biogens. Bigons. Let bigons be bigons. Bigons, jak to w ogóle brzmi. Pozwól zapomnianym być zapomnianym chyba. A co od nas potrzebujesz? Będziecie musieli mi z tym pomóc, naprawić to. Muszę przejść przez Soggy Woodlands z innymi moimi i dotrzeć do naszego nowego domu. Co teraz? Przejść przez wyspę z tymi słabymi człowiekami? Coś tam, a co będzie dla nas chyba zapytał, nie zdążyłem przeczytać. A my odpowiadamy, że nic, jesteście mi to winni. No, myślę, że moglibyśmy pomóc w sumie. Może, mogę zaangażować spotkanie z jednym z szefów. A ty przejmiesz stery dalej. Ale będziesz musiał wybrać, kto to jest dla ciebie. The following choices is important for the man. Choose carefully before committing anyone's speeches. Think about the strength and weakness. Czyli musimy wybrać jeden gatunek, który będzie z nami przyjaciółmi. Zgaduję. Tylko ja bym chciał wybrać mądrze, zdecydowanie tak. Tylko żebym się teraz nie pomylił. My byśmy chcieli na pewno no krokodyli, albo tych jeleni. Jelenie są mocne fest. Kurde, ale krokodyle też mocno biją, nie? Ja nigdy się nie kumplowałem z jeleniami. Nie lubię jeleni. Czy tam łosi. Ja wolę prawdziwe bestie w postaci krokodyli, czyli te gagatki tutaj. Nobody can fight, nikt nie jest w stanie walczyć, tak jak Knockersi. Powinienem z nim pójść, zdecydowanie tak. Dobrze, że... No, bo szczerze mówiąc myślałem, że podejdę do tego stołu, kliknę E i to mi automatycznie da opcję potem wyboru. Dobrze, że to pomyślałem o tym i jednak poszedłem do tych, do których chciałem. No dobra, w takim razie kula się toczy. Jeden detal. Gdzie chcę, żeby to się odbyło spotkanie i my daliśmy opcję tutaj w naszym nowym domu. A gdzie jest właściwie, tak szczerze mówiąc, nasz nowy dom? Open the cave in the remote woodlands. To jest ten safe spot, który odkryliśmy kiedyś? A, to jest nasz nowy dom, okej. Remote woodlands, no tak. Tam jest bezpiecznie, tam w sumie nikogo za bardzo nie ma. Kurde, brzmi jak całkiem niezłe miejsce do mieszkania, faktycznie. Dla słabych ludziów. Dobra, i musimy otworzyć jaskinię. Pytanie brzmi, kurde, jak mam to zrobić, ty. Ta jaskinia gdzieś była na dole, o ile się nie mylę, prawda? No, chyba się mylę, mam wrażenie jednak. Gdzieś tu była ta jaskinia, tu co jest? To jest taka skrzynka, ale ona jest niezniszczalna. Kurde, no gdzieś była jaskinia. Tu w wodzie będzie? Nie wiem jeszcze, a to jestem w stanie w ogóle coś z tym zrobić? Też nie pamiętam. Pewnie jestem, tylko tutaj potrzebowalibyśmy tego pina. Tak mi się wydaje, że to się nazywa pin. Czyli... nie wiem jak to przetłumaczyć, no. Tylko czegoś, żeby tutaj włożyć w tą dziurę. Wiecie o co chodzi, tą pochodnię. Dobra, ale ty, ale co, jak ja mam to otworzyć? Open your cave in the remote. Musimy otworzyć naszą tutaj jaskinię. Tylko pytanie brzmi, kurde, jak ja mam to zrobić, ej. Gdzie w ogóle jest ta jaskinia, ty, bo ja w ogóle nie widzę tej jaskini. A tutaj jest zawalona. O kurde, to skomplikowany mechanizm widzę. Będzie trzeba jakiś uruchomić. Dobra, to sobie pójdzie tutaj i to mi wyczyści pewnie to, tego uderzy tutaj i ja będę mógł wejść do jaskini. Dobra, rozumiem. A tutaj z kolei to samo. Tylko coś jest nie tak, nie? Coś tu jest niegrańsko. Jak używam tego, jak to się nazywa? Tej lunety, to ona za bardzo mi niestety nie podpowiada. Jak użyłbym tego czegoś, to też mi to za bardzo nie pomoże, bo tu nie ma nawet żadnego zwierzaka, którego mógłbym... nad którym mógłbym przejąć kontrolę. Wydaje mi się, że rozwiązanie do tej zagadki jest na dole, tak jak mówiliśmy wcześniej. Co się dzieje z grafiką, ty? Co chwilę coś mi miga przed oczami. Trawa chyba znika i się pojawia. Jo, trawa znika i się pojawia. Co jest grane? Tutaj? No nie ma nic ciekawego. Czekaj. Zaraz to rozkminimy. Tu trzeba coś włożyć. Tutaj? Tutaj niestety nie jestem w stanie jakoś... Chyba, że w to rzucimy na przykład, to się rozwali? No nie. Nie wiem, będzie trzeba pobiegać tutaj chwilę. Najwyżej zatrzymię, jak nie będę miał żadnego pojęcia, co tu należy zrobić. No bo tutaj też nic nie mogłem chyba... Szczerze mówiąc zrobić. Co tu mogę zrobić? Tak? Dobrze Nie, bez sensu. Bo generalnie moglibyśmy zaciągnąć tego Żabsona, żeby on tu przyszedł i uderzył w to. I on by to wtedy rozwalił, tylko co by mi to dało? Nie wiem, zastanowię się jeszcze co robić. Dobra, wydaje mi się, że jest to odpowiednie rozwiązanie. Musimy wziąć Żabsona i go tam przyprowadzić. Problem jest taki, że są tu dwa Żabsony. O, i ciebie też bym zabił, bo ty ledera dajesz. Dzięki, a tu w ogóle kilku was jest. Szkoda, że nie mogę biegać speedem, ale i tak was załatwię chyba. Cyk, mamy to i będziemy teraz mogli wytworzyć travel kita. O, i będziemy w sumie mieli też mięso, o tym nie pomyślałem. Na początku myślałem, że to mięso się gotuje, dlatego w ogóle tego nie jadłem. Się obawiałem, że jak zjem surowe, to umrę. Dobra, jednego musimy zabić i jednego zaciągamy, no nie? Łe, to śledziki są tak zwane chyba. Łe, gościu. Dobra, a te przed tym robimy uniczki. Czemu mi się trawa pojawia i znika? Dobra, chodź tu, nie kozacz. Idziesz? Idziesz. Nie wiem co z tą trawą, szczerze mówiąc. To chyba nie moja wina. Tak mi się wydaje. Nie wiem, pojawia się i znika, nie wiem o co chodzi. Ustawienia graficzne mam wszystko tak samo jak miałem. Nie wiem, zbagowana trochę ta lokalizacja. A w ogóle dziwnie bez trawy wygląda w sumie, no, ta gierka. Z trawą tak jakoś lepiej. Chyba, że twórcy gry nam próbują pokazać, że super stworzyli grafikę. Że z trawą jest dużo lepiej niż bez i się, że postarali. Zielonego kurde pojęcia nie mam. Dobra. I wydaje mi się, że czy ty jesteś w stanie zejść tu ze mną? Schodami chyba pójdziemy, nie? Damy radę? Dobra. No i ty musisz uderzyć w to chyba, nie? Czy coś? A nie, dobra. On tu, okej, on tu zasilił coś. Proszę, tylko nie mów, że dwóch były potrzebne. Dobra, jeden, pyk i na drugą stronę go chyba damy. Będzie gituwans. Już myślałem, że dwa są potrzebne, a jednego zabiłem. Dobra, i wydaje mi się, że tutaj... Co ja zrobiłem? A, skradam się, to nie chcę. Chciałbym zamienić sobie nas z powrotem na to coś. No i niestety nie, bo tutaj musimy coś włożyć, nie? Chodzimy to do wkładania znajdziemy, to jest też dobre pytanie. Kurde, już przyszedłem, a weź tu zostań, jak ci zostań, kurde, sorry. Jak ci powiedzieć, żebyś tu został? Dobra, stój tu, spoko. No gadani. Gdzie ja znajdę to gunwo do tego? Do włożenia. Tutaj się coś nie zrespiło nagle? No nie. Open the cave in the Remote Woodlands. Kurde, no zielonego, bladego pojęcia nie mam, nie? Gdzie jest to coś do włożenia tutaj? No tu ewidentnie trzeba coś włożyć, tą pochodnię, tylko... Kurde, nie mam zielonego pojęcia, gdzie ją znaleźć, no. Nie no, widzowie, mam to w końcu. Generalnie tak, poszedłem za śladami, tutaj powinienem generalnie móc wypuścić balona, no nie? Tu jest takie miejsce do balona. Ten balon miał mi wskazać ukryty klucz. Z tego klucza musiałem otworzyć potem skrytkę, z tej skrytki i tak skrytka mnie doprowadziła do tego, do tej pochodni, którą aktualnie mam. Generalnie to nic nie zrobiłem tak jak trzeba było, bo po pierwsze w ogóle mam zablokowaną możliwość puszczenia tego balona, więc musiałem się, oczywiście, że mam zbagowane, tylko pewnie jedyna osoba na świecie. No i musiałem się posiłkować mapą, ktoś zrobił na im górze. I podesłał link w komentarzu na YouTubie i okazało się, że chłop miał rację, udało nam się, chyba to mamy. Wydaje mi się, że jesteśmy w miejscu, w którym powinniśmy być, czyli w naszym nowym domie. Nowa jaskinia, nowy dom, ale technologia stara tak zwana. Chociaż dużo bardziej z tego co widzę zaawansowana niż ta, którą aktualnie posługują się inne gatunki i... Co muszę teraz? Przedostać się na drugą stronę. Grandcorn? To miejsce, mogę wyczuć... Grandcorn. I must be going mad. It's a cave. To chyba była szyszka, nie? Wpadam w obłęd, przecież to pieprzona jaskinia jest. A ja teraz w ogóle nie mogę wrócić? Mogę wrócić. Ale to nie jest droga powrotna. Tu jest droga powrotna. Ale my nie chcemy wracać, my chcemy iść przed siebie. Prosta piła. Oj, tak, tak. Piękna sprawka, mościk zbudowany. Tutaj... Co zrobię? Jak to zrobię? Rozbuduję most? Nie, tu nie mogę w ogóle tego użyć. Rozpalmy sobie pochodnie. Oj, most się chyba za mną zamknął. Akurat informacja średnio dobra. Dobra, i na dół. O kurde, co ty gadasz, że to dawna siedziba ludzi. Bardzo ładna tak swoją drogą. No, całkiem przyjemna. To faktycznie jest nasz stary dom i nowy dom jednocześnie. Explore the old home, czyli musimy tutaj zeksplorować nasz stary dom. To tutaj musiał tyran ludzki organizować wszystko. I must clean the slate as soon as possible. Muszę... A, że musimy to chyba posprzątać, te majgaje. To tutaj narysował tak szybko, jak to tylko możliwe. Tak mi się wydaje. Tu w ogóle jaki domek. Jak tu chłop wchodził? Ty, to jest moje pytanie. On tam na zawsze chyba już mieszkał. Ile nie schodził. Dobra, szukamy jakichś ciekawych znaków przede wszystkim, bo na domy chyba... Domy nie mają w sobie nic interesującego. Szukamy przede wszystkim jakichś bazgrołów. Albo czegoś takiego. Zjedzmy sobie coś, bo już widzę coraz szybciej się męczę. Energize, to mi się podoba. Może jakaś nowa technologia, którą będę w stanie zbudować. Tania najlepiej. Bardzo tania. Albo coś w ogóle za darmo jakbym dostał, że nie muszę budować, tylko od razu za darmo jest tu hełm. To by była petarda. Tutaj jakiś obóz, obozowisko. Nagrobki, czyli cmentarz tak zwany. Ale chyba nic tu nie ma takiego ciekawego, co mogę zaeksplorować. Idźmy zatem dalej. Tam mogę się jakoś dostać. Potencjalnie. Aczkolwiek nie wiem jak. Tutaj tu będzie coś ciekawego, nie wiem. O, tu widzę coś się świeci. Idźmy tam jak najbardziej. Schemaciki, co? Jo, pewnie, że schemaciki. Shield Idea, Beagle Shield Idea, Lean Iron, a to jest? To zdecydowanie zaawansowana technologia. Chyba. I coś jeszcze dostaliśmy oprócz tamtego Beagle Shield, które daje mi absolutnie wszystko w sumie. Jest absolutnie genialną tarczą. To jeszcze mamy Beagle Axe Idea, czyli nowy mieczyk, który też jest absolutnie potężny, no ale wymaga absolutnie wszystkiego i większość z tych rzeczy niestety nie posiadam w ekwipunku. Mógłbym pobiegać i pozbierać, ale mi się chce, tu jest coś ciekawego. Te domki, bardzo przypominałem te nasze. To stąd muszą pochodzić oryginalnie ludzie, to miejsce jest absolutnie genialne. Miejmy nadzieję, że Tambasi dotrzymałem słowo i no. Ima and Iam find the courage they need. I Ima i Iam znajdą zachętę, żeby się tu dostać, jaką potrzebuję. I musimy teraz poczekać na szefa jednych z tych gości, a konkretnie to czekamy na szefa Knockersów, o ile się nie mylę. Miejmy nadzieję, że... No oczywiście, że zbagowałem po raz kolejny. Miejmy nadzieję, że Knockersi będą na tyle mili, że nam pomogą. W ogóle fajnie, że mieliśmy wybór i mogliśmy podjąć, z kim chcemy współpracować. Chyba nie tu miałem iść. Knockersi wydają mi się całkiem dobrym wyborem, bo są oni silni, przede wszystkim są silni. Tak, silni są po prostu. Są silni i silni i silni są. Silni, tak. Oj, słyszę jego kroki. O, Orbik. Let's talk World Domination. Więc porozmawiajmy World Domination? O dominacji świata? Ale to nie tego, czego chcę. Chcę po prostu bezpieczne przejście dla ludzi. Tambas zapłacił mi, żebym cię wysłuchał. Ale szybko tracę zainteresowanie. Możecie mieć niestabilne klify. Ha, ha, ha. I będziesz miał całą moją wsparcie in the future endeavors. Czyli no, że będziemy ich wspierać, nie wiem co to znaczy endeavors. I podzielimy się z wami naszą technologię. Więc... Razem, przeznaczenie nas tutaj razem zebrało. Pozwoliliśmy mi zebrać terytorium. Jeżeli you helping me gain territory should be good enough. Jeżeli mi pomożesz odbić jakieś terytorium, to myślę, że będziemy kwita. Chcę przejąć terytorium? Oczywiście. To jedyna rzecz, którą jesteśmy w stanie zrobić. Będziesz musiał się upewnić, że kontrolujemy najbliższą wioskę, aż do tej jaskini. I wtedy moi ludzie będą w stanie wam pomóc przeprowadzić twoich ludzi. Ale będziemy musieli najechać duży wiosek. Więc będziesz musiał się upewnić, że mi pomożesz. I każdy inny człowiek też będzie nam pomagać. Oczywiście, zrobimy to. I użyj tego, jeżeli będziesz tego potrzebował. Ty, to szczerze mówiąc, to ja nie chcę, czyli chciałbym... Nie chcę żyć koło krokodyli, to jest tragiczny pomysł. Rzuceń Drabi Asis będą nam pomagać, wybrane plemię będzie nam pomagać ludziom w przedostaniu się na drugą koniec wyspy. Ale przecież krokodyle rządzące całym światem to jest tragiczny pomysł. Bo coś czuję, że na końcu generalnie my z nimi będziemy walczyć. Krokodyl to był głupi pomysł, bardzo głupi, nie pomyślałem w sumie. Nie spodziewałem się zasadzki. No i możemy teraz zrobić knocker Raid Flower Idea. I dzięki temu będziemy oczywiście tutaj tych knockersów zwoływać do siebie. Help the species of the choice gain control over block heaven and talk to the new leader. Czyli musimy przejąć to miejsce. No i pewnie gdzieś tutaj jeszcze jakieś miejsce. A oni już tu kontrolują. To kontrolują Knockersi, więc Gituwens. Czyli generalnie pewnie to miejsce i myślę, że będzie cacy. Natomiast mamy 41 minut odcinka. Wydaje mi się, że zakończymy sobie tutaj dzisiejszy odcinek. Postaram się, bo już koniec pewnie się zbliża i koniec jest bliski, także postarałbym się pochodzić trochę i porobić jakieś nowe zbroje albo coś takiego, żebyśmy chociaż na końcu w tych zbrojach pochodzili. Tak jak mówię, niestety nie miałem czasu, żeby zbierać zasobów, tak jak zazwyczaj mam w zwyczaju. Muszę się oduczyć mówić zazwyczaj mam zwyczaj. Tak jak po prostu zazwyczaj zbieram składniki i tak dalej i złoto, żebyśmy mogli poza odcinkiem, żebyśmy na odcinku mogli się dobrze bawić, tak niestety teraz nie było czasu i odpalałem te odcinki, to co po prostu zrobiliśmy na odcinku, to poza odcinkami nie grałem, ale teraz niestety, ale jednocześnie na szczęście dla odcinka jestem chory, także myślę, że będę w stanie sobie powykonywać tutaj nowe zbroje. No i co, widzimy się jutro, godzina 14 oraz 16 z tej serii i z jakiejś innej, bo zawsze są dwa odcinki dziennie. Tyle, dzięki, wpadajcie na Twitcha, Instagrama, Discorda. Na Instagramie nowy post, na Discordzie powiadomienia, można do mnie napisać, bla bla bla. Na mój drogim kanale super materiały, które tworzyłem po 60, 70, 80 godzin, czy nawet i więcej. Na Twitcha, bo tam super Cox streamy z kumplami. No i co, zostawcie przede wszystkim odcinki w tle, nawet jeżeli nie oglądacie do końca. Odpalcie sobie jakikolwiek inny odcinek w tle, prosty widzowie. Mega to by pomogło, nie? Jakbyście obejrzeli jeden pełny odcinek w tle. I wszystko, to wszystko co proszę. Już możesz zostawić same łapki w dół, nie? Jak to zrobić. I pisać komentarze, się zostawiłem łapkę w dół, ale zrób to. Pozdrawiam, a to w ogóle ta mapa, którą się kierowałem, no nie? No tak swoją drogą, bo nie mogłem tego znaleźć, bo było zbugowane. Widzimy się jutro. Siemson.